Przychodzi taki dzień, gdzie chciałoby się coś więcej zrobić z naszym kłanszęgiem. W tym filmie pokażę Ci, jak łatwo i szybko można zainstalować nieoficjalne oprogramowanie na kłoszęga K5 i K6. Oprogramowanie, które wybrałem, jest autorstwa użytkownika Exumer z GitHub. Pozdrawiam Cię, Exumer, i dziękuję, że go rozwijasz. Na stronie tego projektu, link w opisie, możemy przeczytać o funkcjach, jakie zostały zaimplementowane. Na przykład Spectrum Analyzer. Aby przejść do instalacji, wchodzimy na stronę Releases. U samej góry jest najnowsza wersja. W moim przypadku jest to 0.22. Klikamy na napis Flash with a Browser. Otworzy się nowa strona, na której już powinien być wybrany plik z rozszerzeniem bin. W tym momencie podłączamy radio do komputera. Radio należy włączyć w trybie flashowania. Robi się to przytrzymując klawisz PTT. Jeśli LED świeci się, to znaczy, że wszystko jest OK. Podłączamy i klikamy Flash Firmware. Teraz należy poczekać na zakończenie procesu. Gdy proces wgrywania zakończył się sukcesem, możemy odpiąć radio i cieszyć się świeżo wgranym systemem. Wikipedia tego systemu jest dostępna też na GitHub, link w opisie. A jeśli chcesz zakupić takie radio, to zapraszam Cię na naszą stronę internetową sapsansklep.pl, gdzie kupisz nie tylko kłoszęgi, ale też akcesoria do niego. Pozdrawiam i do następnego.